Do dziś jest uznawany za jedną z najbardziej mrocznych postaci w historii. Oczywiście pamiętamy z lekcji o jego bardzo złych, brutalnych i terrorystycznych wręcz dokonaniach, ale dziś powiemy o tym, jak Adolf Hitler zdobył władzę w Niemczech. No właśnie, zanim naturalnie przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, szybciutko zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami w komentarzach, do proponowania być może swoich własnych tematów, o których chcielibyście posłuchać. No i tradycyjnie zachęcam Was do zerknięcia na platformę Patronite, gdzie nas możecie odnaleźć. No, i tak, moi drodzy, te kilka słów mojego wstępu z pewnością, yy, mam taką nadzieję, rozbudziło Waszą ciekawość, bowiem tak, bohaterem dzisiejszego odcinka, bohaterem w cudzysłowie oczywiście, yy, będzie Adolf Hitler. I w, y, we wstępie, który usłyszeliście, wspomniałem o wręcz terrorystycznych zachowaniach tego człowieka i istotnie gdyby się im przyjrzeć to do takiej kategorii działania podejmowane przez przywódcę nazistów moglibyśmy zaliczyć ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy musimy wspomnieć jedną ważną rzecz ponieważ o Hitlerze powiedziano napisano nakręcono wyprodukowano niezliczoną ilość materiałów natomiast Dzisiejszy odcinek zaprezentuje ścieżkę, ścieżkę jaką przeszedł Hitler i naziści do tego, aby zdobyć władzę w Niemczech i do tego, aby stworzyć państwo owiane tak złą sławą jak trzecia Rzesza. Zacznijmy zatem od początku. Oczywiście nie będziemy tutaj omawiać wczesnych lat Adolfa Hitlera, tego, jak był niespełnionym malarzem, gdy chciał się dostać na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. Pominiemy też czasy jego służby w I wojnie światowej. Zaczniemy tą opowieść, tę opowieść. Od czasów zaraz powojennych po I wojnie światowej, bowiem, no wszyscy też wiemy, czy też kojarzymy, słyszeliśmy o tym, że on zaraz od lat powojennych zajął się bardzo mocno polityką, polityką wzdruzgotanym państwie niemieckim. I mało kto też może o tym wie, że Adolf Hitler nosił początkowo pseudonim. Nosił pseudonim, pseudonim Wilk, i pod tym pseudonimem ukrywał się przed ówczesną niemiecką policją. I zaraz po I wojnie światowej, kiedy Niemcy, ale i nie tylko Niemcy, były w powojennym kryzysie, Hitler działalność swoją polityczną rozpoczynał jako agitator Reichswery. I podczas swoich wystąpień, bardzo takich jeszcze stonowanych. Nie takich, z, którym, z którymi nam się współcześnie kojarzy, wskazywał na winnych klęski Niemiec w I wojnie światowej oraz rewolucji listopadowej roku 1918 i wskazywał tych winnych palcem, mówiąc, że byli to Żydzi, że byli to komuniści, że byli to socjaldemokraci oraz że byli to liberałowie. Jakże to dziś złowieszczo brzmi, kiedy mówimy o jego pierwszych latach aktywności politycznej, mając w pamięci i w naszej wiedzy to, jakim, jakimi później epitetami czy też określeniami obrzucał swoich przeciwników i do jakich czynów? Potrafił sięgnąć, co potrafił robić i co też uczynił. No, mowa oczywiście tu o II wojnie światowej, ale i też o tym okresie przed II wojną światową. 16 września roku 1919 w Monachium, mając lat 30, wstępuje. Do partii. Do bardzo niewielkiej jak na tamte lata, partii, partii która nosiła nazwę Niemiecka Partia Robotników, czyli Deutsche Arbeiterpartei. Oczywiście, no, mój niemiecki nie jest doskonały, ale zwróćcie uwagę na ten człon. Niemiecka Partia Robotników. W skrócie po niemiecku DAP. Już powinno wam, tam, wam to coś mówić, ponieważ nazwę w następnym roku, czyli w roku 1920, zmieniono na NSDAP. NSDAP, czyli no, mamy sytuację, jasną partię Adolfa Hitlera. Mówiąc wprost, partię nazistowską. Ale przejdźmy dalej, ponieważ 29 lipca roku 1921 Adolf Hitler zostaje przewodniczącym tej partii. Zwróćcie uwagę jak szybko w roku 1919 wstępuje, natomiast już w 21 zostaje jej przewodniczącym, jej liderem, a mówiąc z niemiecka zostaje jej Führerem. Führerem, moi drodzy, tak, ponieważ otrzymuje od kolegów w cudzysłowie partyjnych y, ten tytuł, tytuł wodza, czyli z niemieckiego Führer. No i oczywiście w partii ma niemalże dyktatorską władzę. No i później to określenie, określenie Führera będzie symbolizowało stanowisko kanclerza i głównego dowódcy. Trzeciej Rzeszy, jakim się w przyszłości stanie, ale do tego dojdziemy. W tym samym roku Adolf Hitler reorganizuje partyjne bojówki, tworzy 4 listopada roku 1921 tak zwane oddziały szturmowe, SA, które w późniejszym czasie będą się zajmowały między innymi, mówiąc wprost, mordowaniem przeciwników politycznych, walką z opozycją, no i naturalnie niestety pogromami żydów. No i już od 21 roku z tą mroczną organizacją bojówkarską mamy do czynienia. Więc widzicie moi drodzy, jakimi pobudkami kierował się ten człowiek w swoim chorym założeniu politycznym. Że zdobywszy władzę w partii, już stał się jej firerem, czyli wodzem, i jedną z pierwszych bardzo ważnych w jego mniemaniu decyzji było to, aby stworzyć i zreorganizować y, organizacje bojówkarskie, czyli żeby mieć po prostu, mówiąc wprost, zbrojne ramię. Natomiast z drugiej strony, rządy Adolfa Hitlera kojarzą się nam też współcześnie, oprócz tej wielkiej brutalnej yy, i terrorystycznej polityki z propagandą. I to też nie wzięło się z kosmosu, ponieważ w NSDAP, w partii Hitlera, yy, funkcjonował tak zwany organ prasowy, mówiąc. Wprost i po ludzku gazeta partyjna. I tą gazetę, tą gazetę partyjną, czyli obserwatora ludowego, Adolf Hitler doprowadził do takiego stopnia, że stała się ona ogólnokrajowym pismem od roku 1923 na terytorium Niemiec yy, można było kupić ogólnokrajowe pismo, czyli obserwator ludowy. No i oczywiście ten obserwator ludowy to jest. To, było jedno, to był jeden z filarów, filarów nazistowskiej propagandy. Pamiętajmy, że no, nie mamy jeszcze za bardzo do czynienia z siecią radioodbiorników, nie są one zbyt popularne, nie każdy sobie na nie może pozwolić. Oczywiście o telewizji także nie mówimy, więc do społeczeństwa trzeba było jakoś dotrzeć. Jaka była jedyna technika i metoda? Prasa, prasa i ulotki. I oczywiście Hitler wyczuł pismo nosem i swój lokalny, wewnętrzny, partyjny organ prasowy m, m, przeobraził w. Gazetę ogólnoniemiecką. Od 27 czerwca do 27 lipca roku 1922 po raz pierwszy Hitler przebywa w więzieniu. Przebywa w więzieniu przez to, że no, został oskarżony o zakłócanie porządku publicznego. No, i przydałoby się, żeby w tym więzieniu przebywał jeszcze dłużej, natomiast, no, niestety przebywa tylko miesiąc, więzienie opuszcza. Przechodzimy w naszej opowieści dalej, ponieważ mamy bardzo ważną datę 8-9 listopada roku 1923. No i oczywiście wielu z Was pamięta, że w historii ta data zapisała się jako. Pucz monachijski. No, niektórzy historycy mówią nie o puczu monachijskim, a o puczu piwa piwiarnianym, ponieważ pamiętamy, że cała ta historia rozpoczęła się, a no właśnie, w piwiarni. I była to nieudana próba przeprowadzenia zamachu stanu w Republice Weimarskiej, czyli w ówczesnym państwie niemieckim, przez niekogo innego jak Adolfa Hitlera i generała Ericha Ludendorfa. Przy pomocy bojówek, oczywiście partyjnych, czyli wspomnianych już przeze mnie, SA, i tenże pucz został zakończony niepowodzeniem. Niepowodzeniem dla puczystów NSDAP została w wyniku tego puczu rozwiązana, a Adolf Hitler został skazany, oczywiście, na karę więzienia. Ta kara więzienia miała trwać 5 lat. No, i co się dzieje, moi drodzy dalej? Przejdźmy zatem w tej opowieści o kroczek dalej. Gdzie zostaje osadzony Adolf Hitler? Zostaje osadzony w więzieniu, naturalnie, w Landsbergu. No i 1 kwietnia, nie jest to dla niego prima aprilis, roku 1924, sąd wydaje wyrok, że Hitler będzie musiał w więzieniu spędzić 5 lat z możliwością zwolnienia warunkowego po 6 miesiącach. No, bardzo kontrowersyjny wyrok, prawda? Bo z jednej strony wyrok pięciu lat, ale już po sześciu miesiącach może się ubiegać o zwolnienie warunkowe. I wszyscy też doskonale wiemy, że w, podczas pobytu w celi więziennej Hitler popełnia, no, książkę, tak nazwijmy to, co popełnił, ponieważ yy, no jest to stek. Najgorszych nazistowskich i faszystowskich bzdur, jakie możemy sobie wyobrazić. Mówię tutaj oczywiście o Mein Kampf, moja walka, w której to książce formułuje program ruchu nazistowskiego. To też nie jest dla nas wielkie zaskoczenie. My doskonale wiemy, czym jest i było Mein Kampf. Książka no, staje się swoistą w cudzysłowie oczywiście świętą księgą dla narodowych socjalistów, a do roku 1939 zostaje przetłumaczona na, uwaga, 11 języków, jej nakład do roku 1939 sięga 5 milionów egzemplarzy. No i właśnie w tym Mein Kampf Hitler opisuje to, jak widzi przyszłość polityczną swojego narodu. Opisuje oczywiście w bardzo brutalny sposób to, kogo uznaje za wrogów narodu, co niestety później będzie realizował. Ale powoli, przejdźmy kroczek dalej. Po przedterminowym, a jakżeby inaczej, zwolnieniu z więzienia, a stało się to już 20 grudnia roku 1924, Hitler skupia wokół siebie grono ambitnych i bezwzględnych współpracowników i jednocześnie także reaktywuje działalność NSDAP. 7 kwietnia 1925 roku zrzeka się, co ciekawe, austriackiego obywatelstwa. No wiemy, że urodził się w Austrii i takież obywatelstwo posiadał. Zrzeka się tego obywatelstwa, ale dopiero 26 lutego roku 1932 uzyskuje obywatelstwo niemieckie. Pani zapamiętajcie tę, tę datę, 1932 rok. W rok później zostanie. Kanclerzem państwa niemieckiego i dopiero od 1932 roku ma niemieckie obywatelstwo. No i tutaj nie będziemy kolumbami, nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że momentem kluczowym w karierze Hitlera i w rozwoju jego partii jest wielki kryzys gospodarczy roku 1923. Tytułem marginesu, jeżeli chcielibyście posłuchać co nieco o tym wielkim kryzysie gospodarczym, to w tym miejscu jest link do naszego jednego z poprzednich odcinków, w którym to staramy się omówić wielki kryzys gospodarczy roku 29, ale wracamy do sytuacji w Niemczech i w Europie oraz na świecie. I wtedy, właśnie w państwie niemieckim, wyborcy, czyli społeczeństwo. Zwracają swój wzrok w kierunku partii, której lider jasno wskazuje na winnych tego, że przegrali I wojnę światową, że mają wielki kryzys, że nie mają co włożyć do garnka. No i oczywiście służy temu szeroko rozwinięty pion propagandowy, który naturalnie Hitler w partii stworzył. No i oczywiście Niemcy starają się spoglądać coraz to mocniej w stronę NSDAP, co później po zakończeniu II wojny światowej będą bardzo mocno z siebie wypierali. Po wyborach we wrześniu roku 1930 NSDAP otrzymuje 107 mandatów w Reichstagu i staje się najpierw drugą, a potem pierwszą frakcją w parlamencie. Staje się pierwszą frakcją w parlamencie niemieckim po utworzeniu w roku 1931 sojuszu. Sojuszu z, niemiecki, z niemieckimi ugrupowaniami prawicowymi, tak zwanego w historii, jest on tak nazwany jako front Har harbsburski. Trudna nazwa, ale odsyłam Was do tego, żeby co nieco o, tym, o tej kwestii poczytać. Przechodzimy dalej, ponieważ no, widzicie, że partia Hitlera, czyli nazistowska partia, nabiera rozpędu w wewnętrznej polityce i w świecie polityki Niemiec po I wojnie światowej. Zwycięstwo wtedy wyborcze partii nazistowskiej bardzo ułatwił fakt, że w roku 1929 yy, no, właśnie, naziści uzyskują poparcie bardzo ważnej dla siebie osoby, nie ideologicznie ważnej, ale ważnej finansowo. Alfred Hugenberg to człowiek, który miał przeogromny majątek, był przemysłowcem, i naziści zaszczepili w nim ideę nazizmu tak mocno, że otworzył swoje skarbce, skarbce swoich firm i swoich przedsiębiorstw. I to właśnie z tych przedsiębiorstw i firm popłynął szeroki strumień pieniędzy dla partii nazistowskiej. Dzięki tym funduszom partia nazistowska mogła zorganizować zakrojoną na szeroką skalę kampanię propagandową i zapewnić sobie stałe źródło funduszy na bieżącą działalność. To właśnie ten człowiek był jednym z fundatorów, początkowych fundatorów partii nazistowskiej. W styczniu roku 1932 Hitler i inni działacze nazistowcy spotykają się w Düsseldorfie z grupą około 300 przemysłowców niemieckich, którzy są zaniepokojeni ekspansją niemieckich komunistów. No i tak, nazistom i Hitlerowi jako gwarantującym interesy wielkiego przemysłu przyrzeczono tych właśnie 300 przemysłowców, przyrzekli oni pomoc finansową, dzięki której mogli przygotować się do wyborów mających nastąpić w marcu roku 1932. No i oczywiście zorganizować szeroko zakrojoną kampanię przedwyborczą. No cały czas naziści potrzebowali pieniędzy, a że byli gwarantem, tak zwanych Wielkich Niemiec i byli gwarantem walki z komunistami, to przemysłowcy przesyłali ogromne sumy pieniędzy na ich działalność. I między innymi Hitlera wsparły największe ówczesne niemieckie koncerny, tylko uwaga w latach 1933-1934. Koncern chemiczny słynny IG Farben, który po wojnie nomen omen został oskarżony w procesach norymberskich o zbrodnie wojenne, przekazał nazistom kwotę około uwaga 8 milionów niemieckich marek. Natomiast koncern stalowy Friedrich Krupp AG przekazał do roku 1939 12 milionów Marek. Więc przeogromne sumy pieniędzy te wielkie firmy niemieckie nazistom na działalność polityczną i propagandową przekazywały. W roku 1932 przegrywa Hitler wybory prezydenckie w Niemczech, otrzymuje 36,8% głosów i jest to mniej więcej około 13,4 miliona wyborców. Wysoka frekwencja wyborcza, więc należy powiedzieć, że jednak ten wynik no mógł mu Troszeczkę podbudować ego. I to jest też kolejna sytuacja, w której odwołujemy się do tego, że Niemcy po wojnie, po II wojnie światowej, mówili, że oni, na, że oni nie wiedzieli, że oni nie wiedzieli, jakie działania prowadził Hitler, no ale należałoby przypomnieć, że na niego przed wojną jednak głosowali. I uwaga, mamy 30 stycznia roku 1933. W południe tego dnia ówczesny prezydent Rzeszy, czyli Paul von Hindenburg, powierza Adolfowi Hitlerowi tekę kanclerza. Kanclerza, czyli powiedzielibyśmy takiego premiera Rzeszy. No, Hindenburg był już w bardzo zaawansowanym wieku, bardzo, bardzo zaawansowanym wieku. Yy, ze wspomnień dotyczących Hindenburga no, płynie taki przekaz, że nie był... Gorącym zwolennikiem Hitlera, ale wiedział, jaką już wtedy pozycję Hitler zajmuje na arenie politycznej Niemiec i powierzył mu tym samym tekę kanclerza tylko po to, aby uspokoić nastroje w społeczeństwie. No i mamy do czynienia z pewnym horrendum, bowiem dzięki rozporządzeniu prezydenta Rzeszy, które zostało wydane po wielkim pożarze Reichstagu, to też ciekawa historia, jeżeli jesteście tym zainteresowani, dajcie znać w komentarzu. Pewnie ją poruszymy w jednym z kolejnych odcinków. Zastraszając przeciwników politycznych oraz opozycję, Hitler doprowadza do uchwalenia przez Reichstag, czyli przez parlament, tak zwanej ustawy o pełnomocnictwach Mówiąc wprost, w świetle tej ustawy o pełnomocnictwach rząd, rząd nazistowski pod wodzą kanclerza, którym był Adolf Hitler, przejmuje od parlamentu moc ustawodawczą. Mówiąc jeszcze bardziej wprost, przejmuje pełnię władzy. Jest nie tylko władzą wykonawczą, ale także ustawodawczą. Więc wszelka decyzja ustawodawcza, która wypłynie z rządu niemieckiego nazistowskiego. Od razu ma moc, czyli nie trzeba jej procedować w parlamencie. No i od tego czasu, czyli od 30 stycznia roku 1933, zaczną dziać się rzeczy straszne, niepokojące, brutalne i krwawe. Ale to być może opowieść na kolejny odcinek. Jeżeli chcielibyście, aby ta kwestia została rozwinięta, dajcie znać w komentarzach. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami oraz do tego, żebyście wypatrywali kolejny odcinek z cyklu dawno temu.